uns war jetzt gekommen, geschäftlich. Przyjechałem do Polsce w roku 1990 służbowo. Und bin 2006 als Rentner hier hingezogen. I przeprowadziłem się tutaj już jako emeryt w roku 2006. Ich wohne seit 2013 in Kruszyn. Od roku 2013 mieszkam w Kruszynie. Im Palas Kruszyn. Ich möchte vorab etwas sagen, was mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte am Anfang powiedzieć coś, co leży mi bardzo na sercu. Polen und Bolesławiec kenne. Te 25 lat, przez które znam Polskę i Bolesławiec, sind sensationell. Są sensacyjne. Bolesławiec ist eine der schönsten Städte Polens. Bolesławiec jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Und es hat sehr, sehr viel zu bieten. I ma bardzo dużo do zaoferowania. Es war die erste Etappe auf meinem Camino. Bolesławiec był pierwszym etapem podczas mojej drogi, którą nazwałem Camino. Ich bin 76. Mam 76 lat. Und 2007, als ich meinen ersten Camino gemacht habe. I w roku 2007, kiedy pierwszy raz pojechałem moją podróż Camino. War ich 69. Miałem 69 lat. Ich bin mit Fahrrad und Zelt hier in Bolesławiec gestartet. Rozpocząłem podróż z namiotem i z rowerem tutaj w Bolesławcu. Und bin 6102 km gefahren nach Santiago de Compostela. I przejechałem 6102 km do Santiago de Compostela. Aber ich will euch nur damit sagen, es ist nicht nur eine große körperliche Anstrengung, die man da bewältigen muss. Ale chciałem wam powiedzieć, że jest to oczywiście nie tylko wielki fizyczny wysiłek, który trzeba zwalczyć. Der ganze Körper verändert sich. Całe ciało się zmienia. Ihr müsst euch vorstellen, man ist jeden Tag 30, 40, 50, 60, 70 km auf dem Weg. Musicie sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy się jest każdego dnia po 30, 40, 50, 60, a nawet 70 km w drodze. Und für mich war es so, ich musste doppelt so viel essen wie normal. Dla mnie było to tak, że musiałem jeść dwa razy tyle, co zwykle. Und habe bei meinem ersten Camino nach 4 Monaten das größte Abenteuer meines Lebens. To była największa przygoda mojego życia.